Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać. Do słów Marka Twaina specjaliści Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Kotorbińskiego dodają: skutecznie nauczać. Dlatego nauczyciel sam powinien sukcesywnie podnosić swoje kwalifikacje. Będziecie symulować efekty działania tej instalacji alarmowej. Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. Słowa Alberta Einsteina odzwierciedlają ideę kierunku studiów podyplomowych. Przygotowanie pedagogiczne. Po skończeniu takich studiów podyplomowych słuchacz dostaje kwalifikacje do bycia nauczycielem. I to, co jest istotne, nasz program jest przygotowany w oparciu o najnowsze rozporządzenia. Czyli wytyczne ministra edukacji z 2009 roku, informujące o kwalifikacjach nauczycieli na odpowiednich poziomach kształcenia, a także rozporządzeniu z roku 2012 określającego standardy dla uczelni kształcących przyszłych pedagogów. Studia przyciągają absolwentów różnych uczelni, często z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wiedzą chcą jeszcze skuteczniej dzielić się ze swoimi podopiecznymi. Jestem księgowym z wieloletnim wykształceniem w zakresie ekonomii, kończyłem studia magisterskie. Studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne jest mi to niezbędne, ponieważ chciałbym uczyć w szkole policjalnej, szkole średniej, a także prowadzić kurs z zakresu księgowości. W zdobywaniu kwalifikacji pomagają również takie kreatywne warsztaty. Przede wszystkim chodzi o uprawnienia, druga kwestia to kompetencje, bo to, czym je zdobędziemy, zależy od kadry. Na szczęście kadra tu jest bardzo otwarta, życzliwa i chce nas nauczyć dodatkowych elementów, które nam mogą pomóc w naszej przyszłej karierze. Pewnie pedagogicznej. Bo każdemu nauczycielowi powinny przyświecać słowa angielskiego antropologa Johna Lubbocka. Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś. Fachowa wiedza to jest jedno. Oczywiście jest to klucz do sukcesu w nauczaniu, natomiast najlepsza wiedza musi być przekazana w jak najlepszy sposób. A w zdobyciu takich umiejętności pomagają odpowiednio dobrane studia podyplomowe. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv